Spotkanie ze zmartwychwstałym. Motyw kłamstwa jest przedmiotem różnych sztuk teatralnych i filmów komediowych. Pokazują one osoby, którym wydaje się, że można prowadzić np. podwójne życie i tak sprytnie oszukiwać innych, aby nie byli w stanie odkryć prawdy. Jednak w którymś momencie coś idzie nie tak. I lawina kłamstw wychodzi na jaw, a ich autor musi ponieść konsekwencje swojego oszustwa. W dzisiejszej Ewangelii mamy dwie grupy osób, które spotkały się ze zmartwychwstałym Chrystusem. Pierwsza to żołnierze, którzy pełnili warte przy grobie. To zasługarcy kapłanów i faryzeuszów, którzy po śmierci Jezusa udali się do Piłata. I poprosili o zabezpieczenie grobu, bo jak mówili, przypomnieli sobie jak jeszcze za życia powiedział, po trzech dniach powstanę. Druga to niewiasty, które przyszły skoro świt do grobu, aby obejrzeć grób. Chciały dokończyć obrzędy, których nie zdążyły uczynić w piątek, bo zbliżało się święto. Strażnicy dają sobą sterować, łatwo podporządkowują się innym. Przecież czuli trzęsienie ziemi, widzieli anioła odsuwającego kamień, Jezusa martwy wstałego. Takie mocne dowody nie pobudziły jednak ich wiary. Oni mieli w głowie tylko to, że zawalili, że nie wykonali powierzonego zadania. Nie stają się świadkami zmartwychwstania. Zamiast do Piłata udają się do arcykapłanów z informacją o tym, co się wydarzyło. A ci kolejny już raz, przy pomocy pieniędzy, zamykają usta prawdzie i przygotowują scenariusz, w którym zmanipulują ludzi i utrudnią dotarcie do prawdy. I pomimo niespójności tego kłamstwa, jeżeli strażnicy spali, to nie mogli zobaczyć, jak apostołowie wykradają ciało. Wielu im w to uwierzyło, i co więcej, to kłamstwo utrwaliło się w narodzie na wiele lat. Inaczej zachowują się kobiety. One są posłuszne najpierw aniołowi, który wysyła je do apostołów, a później Jezusowi. Który ponawia prośbę. Niewiasty z wielką pokorą doświadczają bliskości z Chrystusem. Słyszą Jego głos, dotykają Jego nóg, oddają mu pokłon. Ich otwarte serce sprawi, że staną się przekazicielami dobrej nowiny, prawdy o tym, że wszystko się wypełniło. Wracały z radością. Bo były w grupie tych, dla których doświadczenie zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, dobra nad złem, nadawało nowy sens ich życiu. A co z tego wynika dla nas? Warto otworzyć serce, szukać i żyć w Prawdzie, bo wtedy można odkryć prawdziwą radość i nadzieję płynącą ze zmartwychwstania.